Dzień dobry, witam, witam, fansim z tej strony, moi drodzy, City Bus Manager, który to już odcinek, ja pierdzielę, już chyba ciężko to, słuchajcie, zliczyć. Kilka, słuchajcie, dzisiaj tematów na ten odcinek. Po pierwsze, słuchajcie, usunięcie jednego badacza. Druga, zatrudnienie kierowcy. No i tutaj mamy już listę, słuchajcie, chętnych kierowców również do mojej firmy. A jest nim Lemin, Puchlny Miś, Bez Nazwy, Szkaradny. I co najmniej dwie osoby, czekam na komentarze ich. Jak będą jakieś konkretne, fajne, to oczywiście do listy Was dołączam i będziecie kierowcami w przyszłości również tutaj w firmie w przyszłych odcinkach. Dobra, moi drodzy, gra już sobie niech idzie. Aha, jeszcze założenie linii nocnej. Nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda zrobić. Powinienem chyba zrobić. Także założenie linii sobie zapisuję, bo później, kurde, zapomnę. Założenie linii nocnej. Zakup jednego jeszcze dodatkowego autobusu 12-metrowego, czyli tego średniego. Jeszcze mam jedno stanowisko wolne. Moi drodzy, i tak będę zbierał już na autobus przegubowy. Chyba pisaliście mi to w kilku komentarzach. Wiem, też się chcę zebrać do tego. I wiecie co? Wydaje mi się, że chyba sprzedam ten samochód. Tego Sprintera sprzedam. Bo zawsze się przydadzą pieniążki. Także ja go na samym początku go sprzedam. Żądana cena sprzedaży. Twoja cena zakupu. No, to trzeba dać wyżej, nie? Zobaczymy, czy się za tyle sprzeda. Dobra, został wystawiony na sprzedaż. Jak się ktoś chętny trafi, no to super. Ale dałem cenę zaborową. No, ale wysoka jest. Dobra. Słuchajcie, robimy w takim razie przeskok. Chyba, że tą linią nocną bym się zajął. Całkowicie nową linią, ale typowa linia nocna. Tutaj jeszcze szybki przegląd. Straty duże. Pożyczka też jest spora. Ona jest bardzo długa, ta pożyczka. Niestety. Linie autobusowe i linia nocna będzie... Nie no, własna linia nocna. Linia nocna na pewno będzie N. Nocna 700... 709. Niech będzie nawet... Jest czarny kolor? Nie ma. Dobra, niech będzie taki fioletowy. No okej, okay, okej. Okay. Dlatego dlaczego ja teraz nie mogę mapką ruszać? No może z centralnego właśnie ruszymy, nie? Może z centralnego. Dworzec centralny. Gdzie tu mogłoby być sporo ludzi? No, może tutaj. Dobra, później niech jedzie tutaj. Najlepiej by było, jakby po Nowym Świecie jechał. Dlatego, że tam może być sporo ludzi. No, zabrania. Z imprezowni. Słuchajcie, i teraz tak właśnie, może tutaj bym skręcił. Następny przystanek dałbym tutaj. A może tutaj dopiero? Może tutaj. Okej. Okay. Do Placu Zbawiciela. Oj, coś mi się już źle tutaj ustawiło. Słuchajcie, to już kasujemy. Czy to jest arteria? Ten kolor, wiecie co, jest słabo widoczny. Słabo jest widoczny. On się zlewa tu z ulicą. Jego może najpierw zmienię na jakiś inny kolor, żebym cokolwiek tu widział. Dobra. Okej, niech będzie tu. Tutaj. Nadam tutaj przystanek. Chyba się teraz zastanawiam, jak to zrobić, żeby tam wrócić. I w miarę było to po punktach, powiedzmy, na przykład jakichś gastronomicznych. Chyba, że jest jakiś koktajl. Jest koktajl! Tutaj są koktajlowe tematy. Fioletowe. O, tutaj jest sporo, kurde. Oj, to nie, kasujemy, bo ja widzę, że jakoś dziwnie jedzie. Czyli tutaj dałbym przystanek. Okej,
Tutaj dałbym przystanek. Dobra, niech będzie litewska. I wracamy, słuchajcie, i wracamy. No dobra, niech będzie tu. Ciekawe, ile autobusów będzie potrzeba. Szukam fioletów. Plac Konstytucji skręci w lewo. Tu by dobrze było podjechać, nie? O, tak sobie skręcimy. Tutaj same medyczne tematy. No dobra, trzeba kończyć tą linię powolutku. Nie, tutaj to już dobra, to sobie skasuję. Niestety to mi nie pasuje. Dobra, tak i tak. I zamykamy. Dlaczego tutaj się skasowało? N709. N709, kolorek fioletowy. Może być taki nawet. Okej. To miało być nocny. Dobra, częstotliwość dam 145 minut. Właśnie, w godzinach szczytu. Ja chciałem jeździć w nocy. Czyli na przykład tak, od godziny 23 do tak do powiedzmy 6 rano. Ale od 20, dobra, niech będzie, od 20. Pierwszej, od 21 do 6 rano. Zatwierdzamy. Jezu, co tu się dzieje, słuchajcie. Częstotliwość kursowania, co? Tutaj dwa autobusy będą potrzebne. O, co 30 minut. A tutaj dam co 20 minut. Dwa autobusy będą potrzebne. Dobra. Więc dobra, zrobiłem jedną linię nocną. To jest mój test, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Dobra, robimy przeskok w czasie. Dzisiaj ten odcinek się inaczej trochę zaczyna niż poprzednie. No i teraz mam już pierwsze przypisanie. Autobusów 77, to dam tą Setrę, 240 to jest Mercedes, 152, jest też jakiś Mercedes? Nie wiem, jest jeszcze jeden. Dobra. Dobra, pierwsze przypisanie, teraz tak, pisaliście mi o szafkach. Szafki to mam, kurde, dostawione w zasadzie, gdzie się da. No, ktoś jeszcze mi pisał o kuchni, żebym kuchnię dobudował. Tutaj w ogóle tak dziwnie to wygląda, musiałbym to poprawić chyba, to biuro to było. Zbudowanie biura, muszę to poprawić. Toaleta jest jedna. Czy w tą stronę mogę iść? Nie mogę iść. Tutaj już jest za mało miejsca. Tu jest już za mało miejsca, no dobra, to nie. No dobra, ale jakbym powiększył na przykład, powiększył to pomieszczenie, właśnie nie wiem zawsze, kurde, które to są pomieszczenia, nie? To jest tak, łazienka to wiadomo, kuchnia, korytarz. Jakbym powiększył ten korytarz, wiecie, szafek więcej wejdzie, nie? Ja wiem, że to troszkę będzie kosztowało, może nie aż tak dużo, ale trochę. Wykorzystam po prostu miejsce, nie? I teraz zrobimy tak. Przeniosę te... Najpierw jeszcze przypisanie autobusów. Wiele mi tu nie zostało. Okej, okay. Kamil Golda pojechał. Teraz tak, spróbuję by przenieść... Spróbuję przenieść to, co tutaj jest.
na sam koniec. I będę mógł więcej szafek, słuchajcie, tutaj wstawić, nie? I w związku z tym oczywiście zatrudnić więcej pracowników. Taki jest plan. Dobra, dostawimy, ile te szafki kosztują? Po 5 stówek. Tutaj już się nie da. No ale trudno, trzeba zainwestować najpierw. Dobra, tu też szafka już nie będzie. No ale parę szafek dostawiłem. No jestem z tego zadowolony. Otrzymujesz nową ofertę. No, dobra, dobra, dobra. Za 16 200 liczba ofert. Żądana cena sprzedaży 29 tysięcy. Liczba ofert. Za 16 chcesz kupić? No jak tam, no co ty? Nie ma opcji. O, pierwsza moja sprzedaż, w ogóle autobusu. Jakiegokolwiek. No dobra, czyli teraz tak. Mogę zrobić kolejną rzecz, czyli badaczy. Jednego już zwalniam. Już je odrzucamy. Zwolniono. I teraz zatrudniamy kierowcę autobusów. Ja niestety źle spojrzałem. Ostatnio. Mi wyszły takie dziwne chocki klocki. No dobra, tutaj jest życzliwość, jest wysoka. Troszkę się ceni, no ale okej. Słuchajcie, no dobra. I teraz już sobie sprawdzamy moich kierowców. I tutaj mam dwóch kierowców. Wpadają dwóch, słuchajcie, nowych kierowców i im tutaj nadajemy nazwy z listy, oczywiście, którą sobie tutaj skrupulatnie zapisuję. Pierwszy wskakuje Lemin, bo on był tutaj na górze kolejki. Dobra, jest, już jeździ Lemin. Jeździć będzie jeszcze Pulchny Miś, słuchajcie, bo on też się zapisywał. Pulchny Miś. Są tutaj ten, polskie znaki? A są. Dziwnie wyglądają, ale są. No dobrze, no to skreślamy tutaj z listy, ja sobie zapisuję. Następny będzie bez nazwy i szkaradny i następne osoby zapraszam do zapisywania się na listę kierowców oczywiście, bo nie nazywam mechaników, badaczy też nie będę tutaj, czy osób sprzątających, żeby komuś nie umniejszać, po prostu kierowca autobusu, najważniejsza tutaj rola. Ja sobie przejrzę od razu kierowców, czy ktoś ten stres ma nie za duży. Wanie bym wysłał. Wania, idziesz na zasłużoną tutaj na zasłużony odpoczynek na 24 godzinki. Dobra. Tamci mi chyba wrócili. Tutaj już ktoś prowadzi autobus. Tak, tamci mi wrócili z urlopów. Elegancko. Dobrze, czyli personel zadbany. Teraz jeszcze szybki przegląd. Tutaj może byś na myjkę pojechał. Zdążysz. Tutaj jest ok. Tu też. Spoko. Spoko. No. Też do tankowania byś się... Tego zostawiamy. Jest nieźle, jest nieźle. Słuchajcie, jest nieźle. Przyspieszę troszkę czas gry. 5 rano. Ocena 4.0 zostaje. Życzliwość mi się wydaje, że lekko się poprawiła. Jakość przystanków jest słabo, nie? Nad tym można by było popracować. Nad jakością przystanków. No ale już jakiś autobus tu lata. Na linii 111, 119. Dobra. Widzę, że pasażerów na razie jest. A nie, więcej autobusów lata już, tak. Ale pasażerów na przystankach jest jeszcze dosyć mało. Więc nie ma co tutaj na razie narzekać. To się zapewne zmieni. Jaki achievement jest do zrobienia? 8100 biletów, to wątpię, żeby dzisiaj się udało. Ale spróbować zawsze warto. Rozbudować swoją sieć autobusową. No, rozbudowałem coniekąd. Co prawda, jest to linia nocna. Taka imprezowa, dlatego szukałem tych fioletowych, słuchajcie, znaczników barów i tak dalej. Zastanawiam się nad powiększeniem tej przestrzeni tutaj biurowej. O, czekajcie, bo przypisanie mam jeszcze jedno. No to tylko te duże autobusy. Na razie. Tylko właśnie nie pamiętam, gdzie to się wstawiało. Ale to już chyba nie dzisiaj zrobię. Dobra, napiszcie mi, kurde, jak powiększyć tą strefę tutaj przyjmowania klientów. Petentów. Tutaj na te stanowiska biurowe. To bym chociaż sobie powiększył ją tutaj do stacji benzynowej.
No zawsze te kilka metrów kwadratowych wejdzie. Trochę tu zainwestowałem dzisiaj, więc i kasy mało. Ale jak może się uda sprzedać autobusik ten mały, chyba za wysoką cenę ustawiłem w ogóle na sprzedaż, nie? Albo go sprzedam, tylko że teraz za troszkę mniej. O, 24 tysiące teraz wystawiłem. No zobaczymy, może pójdzie. To od razu bym sobie wtedy zakupił, słuchajcie, używkę jakąś, nie? Może by się udało coś tam wyhaczyć, w jakiejś cenie takie w miarę. Tak, 94 pasażerów, Intercity LE, to jest chyba Iveco? Intercity? Mi się wydaje. To jest w całkiem niezłym stanie chyba pojazd. Tylko klocki, pasek, no kurde, fajna cena. 50 tysięcy. Dobra, zobaczymy co się będzie działo. Ludzie zaczynają kupować bilety. Także jest spoko. No ja sobie te newralgiczne przystanki teraz zaczynam obserwować. O, czekajcie, ofertę na sprzedaż mam. Za 19 tysięcy. Dobra, słuchajcie, chyba trzeba będzie zaryzykować i sprzedać to troszkę taniej. Parę tysięcy. Dobra, sprzedałem. Słuchajcie, mam 41 tysięcy. I teraz pytanie, za ile ten by poszedł, ta używka. On wystawili go na 51 tysięcy. Dobra, ja chwilę poczekam, bo to jest naprawdę fajny autobus. 94 pasażerów ma, ja takiego jeszcze nie miałem w ogóle, Intercity. I czekam na tą kasę, czekam na tą kasę. Niech ludzie kupują bileciki. No z 50 tysięcy muszę mieć, żeby to kupić. 44 tysiące, 10 godzina, już jest chyba po szczycie. Porannym, komunikacyjnym. Chociaż tutaj jeszcze na przystankach parę tam ludzi widzę siedzi. Kolejne przypisanie mam na 107. Dobra, ten pojedzie. Jeszcze 5000. I to będzie ostatni autobus 12-metrowy, który chcę na razie kupić. Na razie. Bo później chcę iść już w autobusy. Później chcę już iść w autobusy, słuchajcie, przegubowe. Nie wiem, na pewno chcę pierwszy autobus kupić przegubowy. No na pewno nie dzisiaj raczej. Bo dzisiaj 12-metrowca chcę kupić jeszcze jednego. O, widzicie, te małe autobusy też się czasami przydają. Na takie linie małe. Dobra, puszczamy grę. O, stop. Mi tu autobusów zaczyna brakować znowu. Na 75. Tu jeszcze mam. Filip K. będzie jeździł. 47 tysięcy. Ja chciałbym mieć tak, kurde, no jeszcze chwilę. Trzeba podpompować tą kasę. 8 tysięcy już na plusie jestem. Ja czytałem, jakie wy macie przychody dzienne. Niektórzy już macie strasznie firmy rozbudowane. No i patrzcie, i teraz brakuje mi autobusów. Jak mordę strzelił. Tu jeszcze mam jeden. No i tu niestety muszę puścić tylko ten, bo tylko ten mi został. Dla Bulldoga zresztą. No, a kasa 48 tysięcy. Dobra, ja teraz obserwuję. Aby tylko wskoczyło. Jest godzina 12. 48 tysięcy. No trochę tam pasażerów jest. Nie ma totalnej tragedii, ale też jakoś tłumy nie walą. Na razie biletów nie zmieniam. No, 49 tysięcy. Dobra, i teraz słuchajcie. Próbuję kupić tego, tą używanego Intercity. Zaproponuję im... Dobra, równe 48 tysięcy. Będę 1000 do przodu. Bo fajny autobus jest, no. Niewiele jest do zrobienia. Sprzedający odrzucił twoją ofertę. Ale żeś mnie teraz zdenerwował. Citaro C2. 87 pasażerów. Też jest całkiem niezłym, ale tutaj... router, wycieraczki. Kurczę, no ale odrzucił moją ofertę. Dlaczego? Halo. Tu jest jeszcze, słuchajcie. No ale tyle to ja nie mam. Cię zaproponować, chłopie. No nie, tyle to ja nie mam. Zawsze coś człowiekowi, kurde. No nie, no nie mam tyle kasy, dobra, trzeba zarabiać. Kurde, odrzuciło. Naprawdę, wydawało mi się, że przyjmie tą ofertę, bo...
bo dałem mu całkiem niezłą ofertę. Patrzcie, tu autobus już jedzie przepełniony. No nic, muszę poczekać na kasę. Jeszcze jednego 12-metrowca muszę mieć. Ewidentnie mi brakuje. I taki właśnie na 94 miejsca by był super. No, ale nie, niestety. Jak to bywa w życiu? Zawsze wiatr w oczy. Nie no, biletów dzisiaj nie zrobię, nie ma opcji takiej nawet. A linie te, linie dotowane czekają, tak? Jest nocna, no na razie nie zarabia, no bo autobusy na niej nie jeżdżą, a linia dotowana, no to mi brakuje pewnie co najmniej ze 3-4 autobusów, nie? Co prawda będzie jak niedziela 10-19, ale o, patrzcie, kolejne przypisanie autobusów. Mam coś? Jest. Dobra, tu posprzątamy, umyjemy, zatankujemy. Coś tam zjeżdża. Do tankowania jedziesz. Dobra, jakiś tam ruch jest. 50 tysięcy mam. Ciekawe co, ile autobusy się zmieniają w tym sklepie jako używki, nie? Jestem ciekawy. Coraz więcej ludzi tutaj czeka. Było nawet chyba ponad tam z 15 osób. Tutaj 5, 8. No o tej porze tak, 15 godzina. 55 tysięcy. Dobra, czas przejrzeć sklep. Słuchajcie, ja dzisiaj normalnie jestem napalony na jakiś autobus. A ciekawe ile nówka kosztuje tego Intercity. 84 tysiące kosztuje. Pierwszy najtańszy Urbino 18 kosztuje 125 tysięcy. Nówka sztuka. Później jest MAN, Mercedes i Volvo chyba. A, jest nowy Intercity. A, to jest ten nowy MAN, dobra. No kurczę, no taka była opcja i szansa. Ten LFS to jest troszkę mało, ma 80, znaczy tamte też mają 87. No dobra, jakbym tu zaproponował cenkę 55 tysięcy, tyle co mam. Szajse, ciekawe czy przyjmie ofertę. Zaakceptował! Kupiłem autobus, nowy. Ciekawe czy malowanie do niego jest, uwaga. O kurde. Dobra, wiecie co, ja sobie go zobaczę, na lakiernię go wezmę najpierw. Dobra, czyli cel jest zrealizowany, jest autobus, na lakiernię go biorę. Ty, ale on paliwa nie ma. Najpierw lakiernię. Chyba jest. Jest. Jest, słuchajcie, pierwszy autobus tej marki, to jest Mercedes. No takiego jeszcze nie mam. Słuchajcie, także... Proszę bardzo. No, takiego to jeszcze nie mam w mojej kolekcji. No to już mam. No ale on jest do tankowania, do naprawy. No dobrze, i teraz już słuchajcie, jeżeli mi się uda dzisiaj, to wstawiam jeszcze stanowisko. Chociaż nie, no stanowisko to ja myślę, że teraz mogę spokojnie wstawić. Dla autobusów dużych 1600 zł kosztuje, nie? No, to już pierwsze stanowisko. No tak, dużych autobusów mam. Spoko. No to już jest spoko. I teraz tak. Gdzież ten mój Mercedes jest? Ten, to jest ten. Stan techniczny. Co ja tu mogę zrobić? To mogę wymienić, to mogę wymienić, to mogę wymienić. Router, wycieraczka. Nie mogę. Czegoś chyba nie mam. O, opon nie mam. Wycieraczka. Dobra. To na... I oponę muszę zamówić. Oponę i router. Spoko. Oponę i router. Słuchajcie. Teraz kolejny cel. Zamawianie części. Ja pierdzielę. Router. 300 zł. Klocków hamulcowych już nie mam. Opona jedna, 1000 zł. Oleju muszę kupić ze 2.
pasków klionowych Z2. Klimatyzatora mam jeden, kierunkowskaz mam jeden, silników nie kupuję, światła mam, jeszcze kupię kierunkowskazy Z3, 4 może, okej, okay, dobra, 1800 zł. Jutro będzie dostawa. Przypisz zmianę na autobus NK. No jestem ciekawy, ile będzie osób jeździło. Ja dam ten mniejszy. Na nocną linię. No dobra, pokaż się. Czy ty już w ogóle możesz jeździć? Posprzątamy go jeszcze. Stan techniczny. Słuchajcie, ja myślę, że bym go mógł puścić, nie? Tam jakaś opona jest pierdzienięta. Na tego nowego autobusu. I tutaj bym puścił może tą setrę. No zobaczymy, dwa autobusy na linię nocną. Jak tam w ogóle zyskowo dzisiaj poszło? 37 tysięcy. 37 tysięcy. No ale dużo wydatków też było. Zakup autobusu. Jak widać. Przystanki autobusowe, no dobra, pożyczki. Dotacja 26 tysięcy. No ale jest jeszcze 19, także jeszcze nie jest najgorzej. Autobusy, szybki przegląd autobusów. I później kierowców, nie? Zawsze sprzątamy. O, tutaj już do tankowania jedzie. Dobra, i teraz przegląd jeszcze kierowców. Mac prowadzi autobus. Prowadzi autobus, ten pije. Małysz, idziesz na... Idziesz na odpoczynek. Bulldog prowadzi autobus. Stres. Życzliwość, życzliwość, kurde. Jak się tak się stresuję, jak prowadzę autobus, no nie mogę. No jest tych kierowców trochę. Czasem mam wrażenie, że aż za dużo. No ale autobus też kupiłem. Jeden też sprzedałem. No takiego to jeszcze nie miałem. Citaro C2. No coś nowego. No ale już jest jedno stanowisko dla dużych autobusów. Także będzie rozwijana firma dalej. Czekajcie, coś mi tu do badań wskoczyło. Zmniejszenie zużycia paliwa. Ty, no biorę. Jak najbardziej. Kurde, ten harmonogram chciałbym mieć, ale to jest jeszcze pieśń przyszłości. O, autobus ma już przebitą oponę. WKHX. Ty, no i co ja teraz mam zrobić? Opon nie mam w warsztacie. Kurde, trzeba jeszcze opony zamówić. Jedną zamówiłem, nie? To muszę drugą zamówić na jutro. 1000 zł opona. Dobra, szybki przegląd jeszcze stanu. Tutaj do naprawy kierunkowskaz pójdzie. Ma przebitą oponę, no niestety. Dobra, no nic, muszę poczekać do jutra. Jeden autobus mam wycofany z użytku, no ale ten go powiedzmy może zastąpić. Stan techniczny. Oponę ma no jeszcze w takim w miarę. No Wi-Fi nie będzie. Dobra, paliwko. Jest co robić, słuchajcie, jest co robić, naprawdę. Oceny są w miarę. Chyba życzliwość jest troszkę lepsza. 13700. 35 tysięcy, taki zysk jak wczoraj. Troszkę lepszy, ciut lepszy. No i po północy, na linii nocnej zobaczymy, jak ta linia nocna sobie kursuje. Kogoś tam ma, no 11 osób, 9 widzę ma. No jeździ ta linia nocna, słuchajcie, no ona funkcjonuje. Tutaj są dwie osoby, jedna sztuka. Jakoś dziwnie zakręcił. No ale nic, niech zostanie. Tutaj jest jedna. No jeździ, no co tam, co 30 minut chyba mu stawiam. O, tamten wyruszył. No nie ma wiele ludzi, ale ktoś tam jeździ, nie? Po tych imprezowniach tu nikogo nie ma, tu są dwie osoby. My jeszcze nie mamy przeskoku czasu, jeszcze chyba nie ma. Chociaż już jest po północy. No za wiele ludzi nie ma, powiedzmy sobie szczerze. Jedna, dwie osoby. Na tych przystankach linii nocnej. No ale jeździ, no ale jeździ, no autobusy nie stoją.
Parę osób w autobusie jest. No i dobrze, no. I tak powinno być, słuchajcie. Jestem ciekawy, czy właśnie będzie przeskok. Czy będzie przeskok. Tu już nowy dzień się rozpoczął. Czekajcie, coś mi tu wskoczyło jeszcze. Damian S. Cieszę się, że ostatnio nie jest tak źle, jak zwykle. Chciałem ci tylko powiedzieć, że w tej chwili jestem całkowicie... szczęśliwa? Damian, ja nie wiedziałem, że to ty jesteś. Że to jesteś dziewczyną. Kurde. No dobra, dzisiaj żadnych informacji. Badania. Coś mi znowu pokazało, czekajcie. Ulepszenie zużycia paliwa o 10%. Rozpocznij badania. Dobra, słuchajcie, przypisywanie do kolejnych, to już zrobimy sobie na następnym w zasadzie odcinku. Mam jeden nowy autobus, 12-metrowy. Teraz zbieram już kasę, jest czwartek, piątek, czyli przez dwa dni. Myślę, że coś tam się uzbiera. Do zakupu używanego autobusu, bo myślę, że w okolicach, no ile trzeba mieć? Tutaj widzę Urbino 18 jest za 90 tysięcy, czy za jakieś 80 tysięcy trzeba mieć. No, z dwóch dni jakbym to zebrał, no to może. Może. Może by się udało kupić jakiegoś przegubowca pierwszego, słuchajcie, na firmę. Także to jest główny cel następnego odcinka. Nie wiem, czy się uda w następnym, czy jeszcze za dwa zakupić, ale kasę już będę zbierał. Szafki dostawiłem, słuchajcie. Linia nocna założona, autobus 12-metrowy kupiony. Badacz usunięty. Chyba wszystkie założenia na dzisiejszy odcinek spełnione. No piszcie w komentarzach, jestem ciekawy, co tam napiszecie w stosunku do tego mojego dzisiaj przedsięwzięcia i nowego autobusu. To jest ten, tak? Tam, tak, ten. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.